Rozdział 12. Dalej mówił Pan do Mojżesza: Powiedz Izraelitom, jeżeli kobieta zaszła w ciążę i urodziła chłopca, pozostanie przez 7 dni nieczysta, tak samo jak podczas stanu nieczystości spowodowanego przez miesięczne krwawienie. 8. dnia chłopiec zostanie obrzezany. Potem ona pozostanie w domu przez 33 dni dla oczyszczenia krwi. Nie będzie dotykać niczego świętego i nie będzie wchodzić do świątyni, dopóki nie skończą się dni jej oczyszczenia. Jeżeli zaś urodzi dziewczynkę, będzie nieczysta przez 2 tygodnie, tak jak podczas miesięcznego krwawienia. Potem pozostanie w domu przez 66 dni dla oczyszczenia krwi. Witam serdecznie na kanale Zakochany w Biblii, gdzie wspólnie czytamy Biblię ze zrozumieniem. Kontynuujemy nasze czytanie Kodeksu Czystości, który jest bezpośrednio związany z liturgią Świątyni Jerozolimskiej. W ramach tego systemu ofiarniczego każda krew należy do Boga, bo krew jest siedliskiem życia. Każda krew, która jest rozlewana poza liturgią, przyjmuje miano nieczystej. Nawet czyste zwierzę zabite poza liturgią przejmuje miano nieczystego. Odsyłam do poprzedniego odcinka. Niniejszy krótki rozdział odnosi się do krwi, która jest rozlewana podczas porodu. Krew nie została oddana Bogu, co wprowadza pewien duchowy nieporządek. Liturgia podaje sposoby przywrócenia równowagi we wszechświecie. Nieliturgiczny rozlew krwi musi być odkupiony okresem 7 dni oczyszczenia. To samo prawo będzie odnosiło się do miesięcznego krwawienia, co omówimy za 3 rozdziały. W czasie tych 7 dni niewskazane jest współżycie małżeńskie. Użyłem słowa niewskazane zamiast zabronione, bo nie powinniśmy odbierać sprawy czystości liturgicznej jako kategorii moralnej. Nie chodzi o to, żeby współżycie w tym czasie było grzechem, ale współżycie w tym czasie powoduje dla męża i żony zaciągnięcie liturgicznej nieczystości, to znaczy niegotowości do uczestnictwa w ruchu podniesienia ku Bogu za pośrednictwem ofiar świątynnych. Stan nieczystości liturgicznej jest kłopotliwy nie tyle z punktu widzenia indywidualistycznego, co z punktu widzenia wspólnotowego. Tu nie chodzi tylko o to, że dana jednostka jest czasowo odcięta od dostępu do sakramentów. Chodzi o to, że każdy członek wspólnoty jest solidarny ze wszystkimi ofiarami składanymi na ołtarzu świątynnym. Owoce z tych ofiar rozlewają się na wszystkie członki ludu Bożego. Cała wspólnota jest podniesiona ku Bogu poprzez codzienne ofiary świątynne. Zadbanie o własny status czystości liturgicznej pozwala na czerpanie ze wszystkich owoców przymierza, pozwala na uczestnictwo całej wspólnoty w ruchu podniesienia ku Bogu za pośrednictwem ofiar świątynnych. Status liturgicznej czystości jest więc ważny zarówno indywidualnie, jak i wspólnotowo. Ale dlaczego akurat zostały wyznaczone 7 dni na czas oczyszczenia? Oczywiście pierwsze skojarzenie przychodzi z 7 dniami stworzenia. Urodzenie dziecka jest aktem stwórczym, jest współpracą z Bogiem Stworzycielem. Z drugiej strony, przy porodzie rozlewana jest krew, co tworzy pewną nierównowagę we wszechświecie. Obrzezanie 8. dnia przyłącza tę krew do systemu ofiarniczego. W Księdze Wyjścia zaznaczono, że pierworodne zwierząt musi być oddane Bogu 8. dnia. Dlatego każde obrzezanie jest skojarzone z wykupem pierworodnych, co czyni krew rozlaną podczas obrzezania częścią systemu ofiarniczego. Obrzezanie jest cielesnym znakiem tego, że dany chłopiec jest zjednoczony własną krwią ze wszystkimi żertwami ofiarnymi złożonymi na ołtarzu świątynnym.
Od chwili obrzezania chłopiec ma też dostęp do wnętrza świątyni. Nie uczestniczy w nich czysto zewnętrznie, ale ma w nich udział też cielesny. Wszystko to służy takiemu zrozumieniu, że każdy członek ludu Bożego składa ofiarę nie tylko we własnym imieniu, ale jako członek ludu odkupionego. Wspólnota jest wysunięta na pierwszy plan. Ta wspólnota obejmuje swoim zasięgiem wszystkie czasy, od Abrahama aż do ostatniego wierzącego człowieka. Obrzezanie jest właśnie tą cielesną więzią łączącą chłopca z ołtarzem. Wspólnota wszystkich ludzi wszystkich czasów jest zbudowana na fundamencie ołtarza wspólnotowego. Żyje dzięki krwi rozlanej na tym ołtarzu, czy to krew zwierząt, czy to krew obrzezania. Symbolika jest naprawdę mocna. W opisie stworzenia siódmy dzień jest skojarzony z upadkiem Adama i Ewy, z grzechem nieposłuszeństwa, z pokusą bycia Bogiem. Obrzezanie, praktykowane ósmego dnia, jest symbolicznym usunięciem tej skazy, rezygnacją z pragnienia wszechwładzy. Jest teszuwą, to znaczy powrotem do Boga. Zapowiada ostateczny ósmy dzień, kiedy człowiek będzie gotowy na ponowne gody z Bogiem. Takie gody mogą zostać zawarte jedynie między dwoma podmiotami odrębnymi, różnymi, ale kompatybilnymi, wolnymi. Każda strona oddaje się drugiej dobrowolnie, bez lęku zostania zniewoloną. Owego ósmego dnia odkupiony Adam przyprowadzi całe stworzenie z powrotem do Boga. Nie mała to rzecz. Do 7 dni oczyszczenia chłopca dochodzą kolejne 33, co daje w sumie 40 dni. Liczba 40 jest symbolem pełnego okresu historycznego. Jedno pokolenie trwa umownie 40 lat. Tyle czasu potrzeba dla dojścia do kolejnego etapu życiowego. Mieliśmy 40 dni oczyszczenia ziemi podczas potopu, 40 lat pobytu Izraelitów na pustyni, 40 lat królowania Dawida i Salomona, 40 dni ucieczki proroka Eliasza, 40 dni pokuty Jezusa na pustyni, 40 dni przebywania zmartwychwstałego Jezusa wśród uczniów itd. Łatwo przez to rozumieć, że 40 dni oczyszczenia matki po porodzie jest znakiem nowego początku, nowego etapu życiowego dla matki i dla dziecka. Dopiero po takim okresie matka przyprowadza do świątyni ofiarę oczyszczenia, którą opisuje druga część rozdziału. Kiedy zaś skończą się dni jej oczyszczenia, po urodzeniu syna lub córki, przyniesie kapłanowi przed wejście do namiotu spotkania jednorocznego baranka na ofiarę całopalną i młodego gołębia lub synogarlicę na ofiarę przebłagalną. Kapłan złoży to w ofierze przed Panem, aby za nią dokonać przebłagania. W ten sposób będzie ona oczyszczona z upływu krwi. To jest prawo dotyczące tej, która urodziła syna lub córkę. Jeżeli zaś jest ona zbyt uboga, aby przynieść baranka, to przyniesie dwie synogarlice albo dwa młode gołębie, jednego na ofiarę całopalną, a jednego na ofiarę przebłagalną. W ten sposób kapłan dokona przebłagania za nią i będzie oczyszczona. W piątym rozdziale, jako ofiarę zadośćuczynienia, biedni mogli składać dwa młode gołębie, ale tutaj nawet jeden gołąb wystarczy na ofiarę oczyszczenia. Teraz pytanie za 50 punktów. Jaką winę popełniła matka, za którą miałaby składać ofiarę zadośćuczynienia? Otóż matka nie ponosi żadnej winy. Zauważcie, że najpierw złożona jest ofiara całopalna, dopiero później ofiara zadośćuczynienia. Gdyby chodziło o uwolnienie od winy, kolejność byłaby odwrotna. Najpierw zostałaby złożona ofiara przebłagalna, dopiero później całopalna. Nie ma więc tutaj mowy o opuszczeniu win.
Niniejszy rytuał jest spowodowany samym tylko rozlewem krwi poza świątynią, co jest zachwianiem równowagi kosmicznej, którą naprawia się poprzez złożenie odpowiedniej ofiary. Teraz pytanie za 100 punktów. Dlaczego okres oczyszczenia jest 2 razy dłuższy w przypadku dziewczynek? Na wstępie zauważmy, że ofiary składane po urodzeniu chłopca i dziewczynki mają tę samą wartość. To wyraża przekonanie, że mężczyzna i kobieta mają od urodzenia tę samą wartość w Bożych oczach. Wyrazem tego przekonania jest również fakt, że kobieta na równi z mężem ma prawo i obowiązek złożenia tej ofiary w świątyni. Co prawda rola kobiet w liturgii jest mniej aktywna niż mężczyzn, jednak kobiety nie są wykluczone od udziału w liturgii. Ale dlaczego okres oczyszczenia jest 2 razy dłuższy w przypadku dziewczynek? Różne są próby odpowiedzi. Do mnie przemawia taka interpretacja, że istniało wówczas pogląd, jakoby przy porodzie krew wydostawała się również z narządów dziewczynek, stąd potrzeba zadośćuczynienia dla rozlania krwi matki oraz dziewczynki. W ten sposób wyraża się solidarność między matką i córką. Teraz pytanie za 200 punktów. Dlaczego Maryja przyszła do świątyni i złożyła ofiarę oczyszczenia po narodzinach Jezusa? Wierzymy w to, że Maryja została zawsze dziewicą. W myśleniu biblijnym dziewictwo traci się poprzez rozerwanie łona matczynnego, co dokonuje się raz przy poczęciu oraz drugi raz przy porodzie. Skoro poczęcie Jezusa dokonało się w sposób cudowny, bez rozerwania łona Maryi, logiczne by było, żeby narodziny Jezusa również dokonały się w sposób cudowny, bez rozerwania łona Maryi. Potwierdzenie tego faktu znajdujemy w Księdze Izajasza. Tam jest mowa o tajemniczej kobiecie oraz jej synu. Na podstawie Księgi Apokalipsy możemy bez wątpliwości rozpoznać te postacie jako Maryję i Jezusa. Mamy tam taki opis tych postaci. Potem wielki znak ukazał się na niebie, niewiasta obleczona w słońce i księżyc po jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd 12. I porodziła syna, mężczyznę, który wszystkie narody będzie pasał rózgą żelazną. I zostało uniesione jej dziecię do Boga i do jego tronu. W Starym Testamencie odniesienia do Maryi znajdujemy pod takimi alegorycznymi nazwami jak Jerozolima lub Syjon. Posłuchajmy przedostatniego proroctwa z Księgi Izajasza. Zanim odczuła skurcze porodu, powiła dziecię. Zanim nadeszły jej bóle, urodziła chłopca. Kto słyszał coś podobnego? Kto widział takie jak te rzeczy? Czyż kraj się rodzi jednego dnia? Czyż naród rodzi się od razu? Bo Syjon ledwie zaczął rodzić, a już wydał na świat swe dzieci. Czyżbym ja, który otwieram łono matki, nie sprawił urodzenia dziecka? Mówi Pan. Czyżbym ja, który sprawiam poród, zamykał łono? Mówi Twój Bóg. Radujcie się wraz z Jerozolimą. Weselcie się w niej wszyscy, co ją miłujecie. Cieszcie się z nią bardzo wy wszyscy, którzy się nad nią smuciliście, ażebyście ssać mogli aż do nasycenia z piersi jej pociech. Ażebyście ciągnęli mleko z rozkoszą z pełnej piersi jej chwały. Tak bowiem mówi Pan. Oto ja skieruję do niej pokój, jak rzekę, i chwałę narodów, jak strumień wezbrany. Ich niemowlęta będą noszone na biodrach i na kolanach będą pieszczone. Jak kogoś pociesza własna matka, tak ja was pocieszać będę. W Jerozolimie doznacie pociechy. Na ten widok rozradują się serca wasze, a kości wasze nabiorą świeżości jak murawa. Ręka Pana da się poznać jego sługom, a gniew jego nieprzyjaciołom.
Bo oto Pan przybywa w ogniu, a Jego rydwany pędzą jak burza, by zaspokoić swój gniew pożogą i groźby swoje płomieniami ognia. Bo Pan sądu dokonuje ogniem i mieczem swym nad wszelkim ciałem, tak iż wielu będzie pobitych przez Pana. To proroctwo alegorycznie odnosi się do Maryi i Jezusa. Nie mówi, że Maria urodzi bezboleśnie, ale że urodzi w ogóle, zanim się zacznie poród. Mamy więc podstawę do wierzenia w to, że Maria nie straciła swojego dziewictwa przy porodzie. Taka była też wiara ojców Kościoła, która została uroczyście ogłoszona na synodzie laterańskim w VII wieku oraz potwierdzona na soborze trydenckim w XVI wieku. Czy w takim razie Maria była zobowiązana prawem do złożenia ofiary oczyszczenia? Prawdopodobnie nie miała takiego obowiązku, ale zrobiła to dobrowolnie. Zauważmy pewną nieprawidłowość przy spełnieniu tego obrzędu. Otóż Maria, gdy wypełniły się dni ich oczyszczenia, przyniosła do świątyni stosowną ofiarę zgodnie z prawem. Zabrała jednak ze sobą dziecko, choć nie wymagał tego przepis prawa, aby je przedstawić Panu. Sformułowanie to, wzięte z języka ofiarniczego, wskazuje proroczo na Jezusa, który jako baranek nieskalany i bez zmazy przygotowany jest na ofiarę całopalną za zbawienie świata. Zostawiam Was z tym tematem do przemyślenia. Życzę owocnego słuchania. Dalej mówił Pan do Mojżesza. Powiedz Izraelitom, jeżeli kobieta zaszła w ciążę i urodziła chłopca, pozostanie przez 7 dni nieczysta, tak samo jak podczas stanu nieczystości spowodowanego przez miesięczne krwawienie. 8 dnia chłopiec zostanie obrzezany. Potem ona pozostanie w domu przez 33 dni dla oczyszczenia krwi. Nie będzie dotykać niczego świętego i nie będzie wchodzić do świątyni, dopóki nie skończą się dni jej oczyszczenia. Jeżeli zaś urodzi dziewczynkę, będzie nieczysta przez 2 tygodnie, tak jak podczas miesięcznego krwawienia. Potem pozostanie w domu przez 66 dni dla oczyszczenia krwi. Kiedy zaś skończą się dni jej oczyszczenia, po urodzeniu syna lub córki, przyniesie kapłanowi przed wejście do namiotu spotkania jednorocznego baranka na ofiarę całopalną i młodego gołębia lub synogarlicę na ofiarę przebłagalną. Kapłan złoży to w ofierze przed Panem, aby za nią dokonać przebłagania. W ten sposób będzie ona oczyszczona z upływu krwi. To jest prawo dotyczące tej, która urodziła syna lub córkę. Jeżeli zaś jest ona zbyt uboga, aby przynieść baranka, to przyniesie 2 synogarlice albo 2 młode gołębie. Jednego na ofiarę całopalną, a jednego na ofiarę przebłagalną. W ten sposób kapłan dokona przebłagania za nią i będzie oczyszczona.